Dzień dobry, Sabina Wolter, Love Intimacy Coach. Na tym kanale znajdziecie treści, które zdecydowanie idą w stronę mówienia o seksualności, kobiecości, cielesności, o potencjale cielesnym, o emocjach i o relacjach. To są główne nisze, wokół których się obracam i niosę pomoc głównie kobietom. Pracuję również z mężczyznami, ale moje skupienie pada głównie na kobiety. Natomiast jeśli chodzi o moje treści, to często są dość uniwersalne. I temat, który dzisiaj omówię, to jak wrócić do takiej seksualnej pikanterii w relacji, która jest już wieloletnia, bo nie oszukujmy się. Pierwsze paręnaście miesięcy relacji zawsze jest bardzo erotycznie rozbujałych. Jest naprawdę niesamowita energia. Tylko później coś się dzieje i to zaczyna być takie nie już tak ekscytujące, nie tak częste, nie takie wyczekiwane. No i co można z tym zrobić? Zapraszam do filmu. A w tym miejscu jeszcze pozwolę sobie dodać, że jeśli jeszcze nie pobraliście mojej darmowej medytacji serca i techniki tantrycznej, bliskościowej techniki tantrycznej, to w opisie filmu one się znajdują. Zachęcam, bawcie się, eksperymentujcie i niech będzie Wam przyjemnie i soczyście. A teraz do filmu. Przedstawię Wam trzy bardzo zaskakujące techniki. Praktyki, bądź no, nazwijmy to podejściami, jak faktycznie wrócić do takiego żaru energii seksualnej w długoletniej relacji, w długotrwałej relacji. I pierwszym z nich jest coś, co sama robiłam razem z moim mężem. Szczerze mówiąc, polecam w większości to, co sama wypróbowałam na sobie i to działało dla mnie, więc, że tak powiem, doświadczenia z pierwszej ręki. Które nie muszą działać dla Was oczywiście, ale jeżeli spróbujecie, no to przynajmniej będziecie wiedziały. tą rzeczą są wspólne ćwiczenia. Tak jest, słyszycie mnie. Jeżeli chcecie podkręcić temperaturę w sypialni, to trzeba zadbać o ciało. A nie ma nic bardziej przyjemnego, niż zacząć ćwiczyć razem. I zostańcie ze mną na moment. Ja wiem, że gdy się ćwiczy, to można się spocić, to ma się takie wypieki na twarzy, to raczej nie ma się na myśli finalnie seksu, ale pewnie, żeby już po prostu to skończyć w jakiejś chwili, cieszyć się tymi naprawdę już bardzo solidnie zapracowanymi zakwasami i tym, że jest się bliżej u jakiegoś celu, wziąć prysznic, mieć to z głowy. Za ćwiczenia trudno się zabierać czasami, bo częściej się tego nie chce, ale jest się bardzo dumnym tuż po. I z takim nastawieniem rzeczywiście one działają. Czasami w długoletnich relacjach seks jest dosyć podobny i to nie jest nic złego. I mam tu na myśli, że nawet w moim małżeństwie, nawet jako osoba, która uwielbia erotyczne igraszki, łapię się czasami na myśli, że może bym wolała jakiegoś, nie wiem, Netflixa. No, mi się nie chce. Ale gdy tylko sobie pozwolę, to już wiem, że w trakcie, już w tych pierwszych etapach gry wstępnej, już jestem wkręcona, już jest mi fajnie. I zostaję z tym. Podobnie jest z ćwiczeniami. Podobnie podchodzę do ćwiczeń. Wiem, że będę spocona, wiem, że mi się nie chce specjalnie, ale wiem, jak będę się czuła, jeśli tego nie zrobię. Jaki niesmak będę miała do siebie. To jest moje podejście, moja opinia. Nie musicie się z tym zgadzać. Ale jeśli chodzi o ćwiczenia wspólne, są już nawet badania, które pokazują, że gdy mężczyźni ćwiczą, szczególnie dolne części ciała, uda, pośladki, to w ich ciele zaczyna płynąć więcej testosteronu. Gdy kobiety ćwiczą z kolei, to zaczyna płynąć w ich ciele więcej endorfin, więcej serotoniny, więcej takiego hormonu, który powoduje, że czujemy się, jakbyśmy były nagrodzone. U mężczyzn również ta mieszanka serotoninowo-dopaminowa zaczyna mieć bieg w krwi i roznosić się po całym ciele, a testosteron ma jeszcze jedną bardzo ciekawą zaletę. Podnosi libido i u kobiet, i u mężczyzn. I mężczyźni, i kobiety potrzebują testosteronu. To jest jeden z tych steroidowych hormonów, który nakręca libido. A ćwiczenia fizyczne powodują jego większy wyrzut do krwi. O ile oczywiście wiemy, jak to robić, bo zakładam, że wiecie, jak to robić. Jeśli nie wiecie, to poradźcie się trenera, coacha czy mentora fitnessu albo takiego, który pracuje na siłowniach czy online i dowiedzcie się, jak to robić, bo można sobie łatwo zrobić krzywdę, a tego nie chcecie, bo to nie prowadzi do sypialni, a do fizjoterapeuty, więc
Ale podobnie jest ze źle uprawianym seksem. Jak się to robi źle, to czasami prowadzi do terapeuty. W każdym razie, jeżeli cofnę się do wydarzeń, gdy mój mąż i ja postanowiliśmy ćwiczyć razem, to o ile było to dla mnie bardzo trudne i wymagające, bo zdecydowaliśmy się na ciężary, to dla mnie dźwiganie hantli i podnoszenie sztangi było no, mega trudne. Tym bardziej, że do tamtej pory miałam doświadczenia tylko w jodze, w kalinistyce i w bieganiu. A gdy przerzuciłam się na ciężary, okazało się, że jest wiele rzeczy, których muszę się jeszcze nauczyć i to było trudne. Ale zauważyliśmy coś ciekawego. Tuż po, już jesteśmy po prysznicu, już jesteśmy zrelaksowani, nam się po prostu chciało. Nam się chciało jeszcze przy okazji kochać. I to było niesamowite. Dlatego może weźmy pod uwagę, że te badania nad aktywnością fizyczną w siłowni, które później przekładały się na to, że faktycznie naukowcy dowiedzieli, że libido było wyższe. Może to działa. Może wspólnie właśnie też odnajdziecie dzięki temu jakiś rodzaj wspólnego języka, pasji, hobby, formy spędzania wolnego czasu, który też angażuje ciało w inny sposób niż na przykład do wykonywania czynności domowych albo do czasami schematycznego seksu. Kiedy widzimy też partnera, który się trochę spoci, trochę zmęczy, ale też bardzo ambitnie przechodzi własną granicę, jest jakiś element podziwu w tym wszystkim. Jest jakiś rodzaj psychologicznego oddania mu tego, że lub jej, że wow, robisz coś, co naprawdę przekracza twoje własne ograniczenie. I ze mną tak było. Ja jestem tą osobą, która jest raczej nieduża, raczej niespecjalnie postawna, więc początkowo dźwigałam nawet puste hantle. Mój mąż przyznawał, że gdy pilnował mi postawy i liczył powtórzenia i sprawdzał, żeby ten czas tych powtórzeń się zgadzał, to mówił, że to było bardzo fajne dla niego patrzeć, jak się tak rzeczywiście no, angażuje w to, co robię, że to było takie dla niego przyjemne i widzieć też, że naprawdę oddaję się w tym w całości, jestem w pełni obecna, bez względu na to, czy akurat płaczę i się pocę, czy tylko pocę. True story. To miało to bardzo, bardzo piękne przełożenie na nas obojga. Ja również przyznaję, że uwielbiam patrzeć na mojego ukochanego, gdy jest taki naprężony, gdy coś dźwiga, bo wzbudza to mój podziw i pożądanie też. Dlatego może warto rozważyć to. Drugą taką bardzo piękną praktyką zbliżającą i odbudowującą bliską, erotyczną relację w długotrwałym związku jest planowanie spontaniczności. Ja już o tym mówiłam niejednokrotnie na moim kanale i załączam tutaj film, w którym trochę więcej o tym powiedziałam, ale wiecie co, jest coś takiego ciekawego, co charakteryzuje większość relacji. Gdy pytam kobiety, z którymi pracuję, kiedy były najbardziej zadowolone ze swoich poczynań seksualnych, ze swoim partnerem bądź mężem, to mówiły najczęściej, że na początku. To raczej nie dziwi. Ale gdy pytałam, co się składało na to, że to było takie fajne, co się złożyło na to, że akurat wtedy to było takie super, bo to nie jest przypadek. I gdy rozbieramy to wszystko na czynniki pierwsze, rozbieramy, haha, to okazuje się, że wszystkie z tych kobiet, wszystkie z tych osób mówią, bo wtedy było tak spontanicznie, tak lekko, to po prostu płynęło. I ja Wam powiem, dlaczego płynęło i dlaczego było tak spontanicznie i lekko. O, tak Sabina Wam zaraz powie. Wiecie dlaczego? Dlatego, że to planowaliście. Bo zanim dochodziło do randki, a szczególnie do tej szczególnej randki, którą obie osoby bardzo wyczuwały już z góry, to na wiele dni przed się myślało, jak się uczeszę, co powiem, gdzie pójdziemy zjeść, jakiej muzyki będziemy słuchać, co lepiej przemilczeć, jakich perfum użyć, jak się ubiorę, u kogo skończymy. To są wszystko rzeczy, które się planowało z góry. Po co? Żeby ta przestrzeń, którą sobie zrobimy, zawczasu pozwoliła nam się rozpłynąć wewnątrz tej przestrzeni. I to nie miało nic wspólnego z spontanicznością. Sorry. Tymczasem większość par
nie chce zmierzyć się z tym, co ma w swoim związku, wielkim kamlotem, który stoi pomiędzy nimi i ma taki napis na sobie: spontaniczność. Wydaje nam się, że to wszystko umiera, ale prawda jest taka, przestajemy się starać, przestajemy to planować, celebrować i wyczekiwać, a zaczynamy oczekiwać, że druga osoba będzie to wszystko robić. Kiedyś byłaś inna, kiedyś ty się bardziej starałeś, kiedyś chciałaś non-stop, kiedyś byłeś bardziej romantyczny. To jest naprawdę łatwo tak mówić. A to nie prowadzi do niczego dobrego długofalowo. Zacznijcie planować spontaniczność. My z moim mężem zrobiliśmy kiedyś sobie takie wyzwanie, które trwało parę ładnych tygodni, że codziennie o 18, bez względu na to, co robimy, o 18 się zbieramy i robimy coś erotycznego, coś intymnego. Albo uprawiamy seks, albo wspólnie medytujemy, albo prowadzimy praktykę tantryczną, cokolwiek. Ale 18 to była nasza godzina. Ja wtedy się nie spotykałam z klientami, mój mąż nigdzie nie wychodził. To był moment tylko i wyłącznie dla nas. Przestrzegaliśmy tego. Naprawdę ustanowiliśmy to jako nasze wspólne zobowiązanie i rozliczyliśmy się z tego. I było fenomenalne. Zaręczam. Jeżeli jest w Was taka iskra, żeby być ze sobą dalej, to może warto zobowiązać się do czegoś, co będzie trwało bite 3 do 5 tygodni i sprawdzić, jak potraficie stwarzać sobie takie przestrzenie, w których będziecie mogli się spontanicznie czuć. Bo ostatecznie chodzi o emocje i o to, jak się czujemy. Trzecią praktyką, mega nieromantyczną, ale za to niesamowicie skuteczną, wynagradzającą i naprawdę działającą, i serio nie znam lepszej. Jeżeli znacie jakąś, to podsuńcie w komentarzach, bo ja do tej pory nie wpadłam na taką i żaden z moich mentorów mi takiej nie zaproponował. Ale tą techniką i tą praktyką jest prowadzenie swojego związku, swojej relacji, tak jak się prowadzi firmę. I zastanów się nad tym, czy bierzesz do projektu, który chcesz zrealizować. Załóżmy, że jesteś business ownerem, że prowadzisz swój biznes. I czy bierzesz do realizacji swojego projektu kogoś, komu nie możesz do końca zaufać, kto nie wiesz, ile wniesie do realizacji tego projektu, kto nie stawia się na czas, żeby rozliczyć się z tego, co zrobił i na jakim to jest etapie, kto nie dotrzymuje swoich zobowiązań, który nie dotrzymuje terminów? Wątpię. A wchodzisz z taką osobą w związek. Ja nie mówię, że to jest reguła dla wszystkich, okej, nie o to mi chodzi, ale jeżeli jesteś z osobą w relacji, która nie dotrzymuje słowa, która nie obiecuje też niczego, której działania nie idą za jej słowami, której nie do końca ufasz, to chyba warto zrobić krok wstecz i spojrzeć na tę relację trochę szerzej. Zastanów się, jaki Ty masz wkład w dynamikę takiej relacji i jaki wkład ma ta osoba. Bo przywrócenie wysokiej temperatury i ciepła w seksualności w relacji polega na tym, że bierzemy odpowiedzialność za to, co robimy i rozliczamy się z tego. Jeżeli macie wspólny projekt pod tytułem bliska, soczysta, radosna, wzmacniająca, stawiająca na rozwój, przygodę i bliskość i intymność relacja, jeżeli to jest Wasz projekt, to wnosicie ze sobą wszystko, co możecie inwestować w ten projekt. Sorry za język, ale czasami tylko taki trafia. I ponownie, to jest coś, co bardzo służy mi i mojemu małżeństwu. I to nie jest suche, to nie jest stawianie warunków, rób tak, żeby nam było obojgu dobrze, żebym ja czuła się jakoś dobrze. Tylko siadamy naprzeciwko siebie, zastanawiamy się po pierwsze, czy chcemy być ze sobą, czy nie, bo to nigdy nie jest takie oczywiste. Ok? I jeżeli oboje mówimy, że tak, to za tym musi iść jakieś zobowiązanie. I zobowiązujemy się do tego. Może od teraz, przez najbliższych kilka tygodni, ja na przykład będę pracować trochę mniej, żebyśmy spędzili więcej czasu razem. Może z kolei Ty, mój drogi, jeżeli potrzebujesz, to dostaniesz ode mnie więcej czasu, jeżeli masz coś do zrealizowania dla siebie, a potem zobaczymy, jak to dla Ciebie pracuje i będziemy się tym albo cieszyć, albo zastanawiać dalej. Może czujemy się oboje odrobinę w dystansie od siebie, więc badamy, co przyczyniło się do tego dystansu, jakie które z nas wywarło wpływ na to, żeby to miało miejsce, że to było dokarmione i urosło do takiego rozmiaru, który teraz odczuwamy.
I zadeklarujemy się oboje, że zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby przez tę barierę przejść wspólnie i cieszyć się tym, co robimy. I wymyślimy jak. Może wyrażając wdzięczność wzajemnie, może prawiąc sobie komplementy, bo to jest bardzo ważne. Może otwierając się na konstruktywną krytykę. Może będąc dojrzałymi względem własnych emocji i siebie samych, a nie z pozycji dziecka, które wymaga, oczekuje, chce i nie ufa. Może wymyślimy coś innego, czego jeszcze nie wymyśliliśmy. Może spiszemy to sobie, żeby sprawdzać i śledzić, jak nam idzie. Ale finalnie to jest coś, co każda para musi rozkminić sama, o ile oboje tego chcą. Bo jeżeli się do czegoś zobowiążemy, to wtedy trzeba sprawdzać, jak to zobowiązanie dla nas pracuje. Przynosi nam korzyść i czujemy się dzięki temu spełnieni, radośni, wzmocnieni, odważni, soczyści, piękni, tacy promieniujący szczęściem? Czy z kolei kosztuje nas to dużo i ja muszę rezygnować z rzeczy, żeby być z Tobą i finalnie nie czuję się spełniona ani tu, ani tu, bo wtedy to zobowiązanie jest warunkiem. I to trzeba wtedy przedyskutować. I nade wszystko, nad każdym z tych aspektów stoi komunikacja. Komunikacja jest tym czymś, co jest najważniejsze, o tym temacie nigdy dość, bo nam się wydaje, że przecież mówiliśmy o tym, przecież gadaliśmy o tym, przecież Ci powiedziałam, przecież Ci już mówiłem. Ale uwaga, jeżeli za komunikatem nie idzie efekt, to ten komunikat nie był wysłuchany. W rogu gdzieś tu załączam film o tym, kiedy komunikat faktycznie ma znaczenie, kiedy waży i usiądzie w kimś. Ale trzeba wiedzieć, że jeżeli komunikat nie siadł i nie przyniósł efektów, to trzeba wrócić do rozmowy. Ostatecznie celem relacji jest to, żeby się trochę triggerować, żeby wzrastać, żeby zauważać, że coś w Tobie sprawia, że ja czuję się jakoś tak dotknięta może. I to może nie mieć kompletnie związku z Tobą, ale zbadam to dla siebie i powiem Ci, co to jest. Gwarantuję, że te jakby niespecjalnie erotyczne porady, one rzeczywiście bardzo pięknie przekładają się na seksualność, na autentyczność w relacji, na dojrzałość w podejściu do tego związku. U mnie działały perfekcyjnie i działają wciąż perfekcyjnie. Bardzo polecam to też wielu moim klientkom, które są w relacjach i chcą przywrócić trochę ognia do nich i wiele na nich bardzo zyskuje. Jeżeli któraś z tych rad z Tobą zostanie, zastosuj ją i podziel się, jak Ci poszło. Będę bardzo wdzięczna, jeżeli dacie znać w komentarzach, co o tym myślicie. Jeżeli macie jakieś swoje techniki i pomysły na to, jak przywracać ogień w relacji, to podzielcie się. A ja tymczasem życzę Wam dobrej zabawy, soczystości, przyjemności, spełnienia i radości. I do usłyszenia, do zobaczenia.